Więc mamy rok 2020, w którym się zastanawiamy, co nas czeka przez najbliższych 30 lat, bo w takiej perspektywie planuje się w Europie zmiany, które poprawią jakość naszego życia. I jednym z takich problemów, który wszyscy rozważają, to jest zmiana naszej mobilności. Zarówno my, osoby, pasażerowie, jak i ładunki transportujemy w określony sposób. No i nadchodzi moment takiej rewolucji technologicznej, która sprawi, że trzeba będzie trochę się przestawić na inny sposób. Ten inny sposób to właśnie zastosowanie energii elektrycznej w szerszym niż dotychczas zakresie, bo energia elektryczna jest wykorzystywana w transporcie szynowym. Prawie połowa kolei funkcjonuje w oparciu o energię elektryczną. Jeżdżą tramwaje, jeżdżą też trolejbusy, które nieszą szynowym transportem, ale czeka nas rozszerzenie tego zastosowania tej energii na cały transport drogowy, bo w transporcie lotniczym, morskim raczej nie pojawią się takie możliwości. Samoloty duże, elektryczne są trudne do wyobrażenia, statki morskie również. Raczej to będą jakieś małe, turystyczne, takie pokazowe środki transportu. Natomiast w transporcie drogowym, inaczej mówiąc samochodowym, czeka nam rzeczywiście duża przemiana i to dotyczy nie tylko samochodów osobowych, ale całego taboru samochodowego, również autobusów, samochodów dostawczych i w przyszłości również samochodów ciężarowych, które nie będą już napędzane silnikami dieslowskimi, ale silnikami albo elektrycznymi, albo wodorowo będą się poruszały. No i czy to jest rzeczywiście realistyczne, czy to jest prawda, że ta elektromobilność drogowa będzie miała miejsce, bo wiele osób patrzy na to sceptycznie, z niedowierzaniem. Trzeba więc dostarczać taką wiedzę sprawdzoną, wiedzę wiarygodną. No i rzeczywiście, jeżeli poszukamy, zwłaszcza w internecie, bo w papierowych publikacjach jest jeszcze niewiele na ten temat, ale w internecie w ostatnich 3 latach pojawiło się mnóstwo. To są tysiące różnych opracowań, raportów, publikacji, które prezentują w sposób wiarygodny, jak to jest. No więc jest po pierwsze możliwość techniczna, że ta elektromobilność będzie czymś realnym, dlatego że w ciągu ostatnich 10 lat dokonał się ogromny postęp techniczny w zakresie produkcji samochodów elektrycznych, zwłaszcza produkcji baterii do tych samochodów. Bo sercem tych pojazdów elektrycznych będą właśnie baterie, dlatego że karoseria to jest prawie taka sama, chociaż troszkę inne opony może będą. Nie ma tam silnika takiego tradycyjnego, będą silniki elektryczne, ale klucz to jest bateria. I właśnie przez wieki wydawało się, że nie można prądu zmagazynować. I teraz stało się to możliwe dzięki temu, że technologia produkcji baterii się poprawiła. Są to baterie produkowane taniej. W ciągu ostatnich 10 lat koszt produkcji baterii elektrycznej obniżył się ponad 10-krotnie, więc przez to właśnie i produkcja samochodów elektrycznych staje się bardziej opłacalna. Jest nadzieja, że ceny tych samochodów, jak prognozują ośrodki analityczne, w latach 2022-2026 prawdopodobnie tak się obniży, że samochody elektryczne będą tak samo kosztowały jak samochody spalinowe, a może nawet za kilka lat będą trochę tańsze. I to jest właśnie efekt tego, że produkuje się dużo taniej baterie, bo baterie stanowiły jeszcze przed kilku laty połowę ceny samochodu. Właśnie kiedy ktoś się zastanawia, czy kupić samochód elektryczny, bo mam stary samochód, już 10-15-letni i teraz chcę kupić nowy samochód, więc czy warto kupić elektryczny? A skoro on kosztuje półtora raza drożej niż tradycyjny samochód benzynowy czy dieslowski, no to raczej wątpliwe jest, żebyśmy się na to zdecydowali. Ale skoro te baterie potaniały, to już nie będzie tak, że będzie to półtora raza droższy samochód, tylko będzie prawie ta sama cena. To jest oczywiście efekt tego, że przemysł w Chinach, w Stanach Zjednoczonych, Korei Południowej opanował sztukę produkcji tej baterii i rzeczywiście one są dostępne nie tylko zresztą w samochodach, nie tylko w pojazdach drogowych, ale również i w elektronice, w informatyce, w szpitalnictwie, wszędzie baterie do magazynowania energii będą potrzebne, bo przyszła energetyka, nie tylko transport, ale energetyka też musi się zmienić.
żeby dobrze funkcjonował transport drogowy elektryczny, to musi także zmienić się na świecie system produkcji energii elektrycznej. Świat w tej chwili produkuje prąd głównie z węgla. 2/3 średnio na świecie prądu jest wytwarzane z węgla, brunatnego czy kamiennego. W Polsce jest jeszcze więcej, bo ponad 70% z węgla i to jest to najgorszy rodzaj produkcji prądu, jaki możemy sobie wyobrazić, dlatego że wydziela się bardzo dużo dwutlenku węgla, ta emisja, wskaźniki są bardzo wysokie przy węglu. Najlepiej, gdyby elektrownie funkcjonowały w oparciu o odnawialne tak zwane źródła energii, czyli energię przede wszystkim wiatrową, energię słoneczną, biomasę, energię wodną. No, energia nuklearna raczej nie będzie się rozwijała, bo problemy z tymi elektrowniami pokazały, że raczej trzeba o tym powoli będzie zapomnieć. No więc na świecie jest w programach rozwoju energetyki wielu państw założone, że około roku 2050 prawie 60% produkcji energii będzie z odnawialnych źródeł, z tego około 48% energia wiatrowa, więc tego źródła jest bardzo wiele, to jest niewyczerpalne źródło, natomiast powoli trzeba będzie zamykać stare elektrownie węglowe, bo one są bardzo szkodliwe dla środowiska. Przykładowo w Polsce mamy 700 gram na 1 kWh emisji dwutlenku węgla, podczas kiedy we Francji ta emisja jest tylko 60 gram, więc kilkanaście razy mniejsza ta emisja, w Belgii podobnie. I również Chińczycy, którzy mieli problem ze smogiem we swoich miastach, w wielkich aglomeracjach, dusili się w tym smogu. Kilka lat temu ostro się zabrali za politykę zmiany energetyki, prowadzono programy rządowe przestawienia ich energetyki na energię odnawialną. I w tej chwili w Chinach 1/3 elektryczności jest wytwarzana z energii odnawialnej. Mało tego, ta energia jest bardzo tania. Jeśli w Stanach Zjednoczonych około 30 centów kosztuje 1 kWh, to w Chinach kosztuje tylko kilkanaście, 12, 13 centów. I jest to energia odnawialna. Zresztą w Stanach Zjednoczonych też energia elektryczna się wytwarza w bardzo dużym stopniu, już ponad 25% z energii słonecznej i fotowoltaicznej. Więc w Polsce musimy też do tego mentalnie się przygotować, że nie elektrownie węglowe, które są okropne, które niszczą nasze środowisko, będziemy musieli je powoli likwidować, budować w tym miejscu, tak jak cały świat, nowe źródła pozyskania elektryczności z wiatru, ze słońca, z biomasy. To jest wykonalne. No i kolejna rzecz, którą wszyscy, którzy zastanawiają się nad zakupem samochodu osobowego, muszą zrozumieć, to perspektywa łatwego i szybkiego ładowania samochodów elektrycznych. Właściwie nie tyle samochodów, ile baterii trakcyjnych. Bo samochód porusza się dzięki bateriom, nie akumulatory, bo akumulatory to jest słowo, które oznacza to urządzenie, które służy do rozruchu tylko samochodu. Natomiast do jazdy służy bateria trakcyjna. To jest takie specjalistyczne nowe określenie. No i ta bateria trakcyjna pozwala na odpowiedni zasięg tego samochodu. Przed 10 laty był to niewielki zasięg, kilkadziesiąt kilometrów. W Europie jest takich trochę małych samochodzików, które rzeczywiście taki zasięg mają. Są to tanie samochody, ale satysfakcja z tego samochodu jest niewielka, bo trzeba go często by było ładować, codziennie praktycznie, tak jak smartfony w nocy ładujemy. No więc był nacisk, presja, żeby wydłużyć zasięg samochodów elektrycznych. W jaki sposób to zrobiono? To się już udało od 2 lat. Pojawiają się samochody kompaktowe, nie te luksusowe jak Tesla S czy Tesla X, czy jakieś BMW, czy Audi Tron, ale takie auta kompaktowe, przeciętne dla zwykłego użytkownika samochodu, które mają już baterie mocniejsze i mają większy zasięg. Każdego, według badań, które przeprowadzono rynkowych, różne ośrodki badają akceptowalność samochodów elektrycznych, to większość użytkowników, potencjalnych użytkowników uważa, że jeśli samochód będzie miał zasięg 300-400 km, to wystarczy. To już ponad 400 to już jest przesada, nie musi być aż taki zasięg. No więc, żeby było to 400 km zasięgu, to muszą być mocne, potężne baterie. I one są niestety kosztowne. Mimo że tanieją za jednostkę, to ilość tej energii w gromadzonej w bateriach powoduje, że sam koszt baterii średniego samochodu jest jeszcze ciągle wysoki. Niemniej jednak stało się to już bardzo realne, że
od tego roku, w następnych latach, będą oferowane modele samochodów kompaktowych, które rzeczywiście ten zasięg bez problemów zapewniają. Jest kilkadziesiąt modeli samochodów na świecie teraz oferowanych w różnych katalogach motoryzacyjnych, które rzeczywiście taki zasięg 300-400 km mają. No oczywiście są takie, które mają ponad 500 km, ale to są bardzo drogie samochody, które kosztują ponad 200 tysięcy euro, więc to tylko dla bogaczy. Natomiast dla przeciętnego użytkownika samochodu taki kompaktowy z baterią od 50 do 60 kWh pozwalający na 300 km, to będzie już rzeczywistość, która nas realnie czeka i to nie jest jakaś fantazja, to tak będzie. Natomiast jeszcze kolejna rzecz to właśnie ładowanie tych baterii. Można te baterie ładować dwojako, albo w domu, kupić sobie tak zwanego wallboxa, urządzenie, które montuje się z pomocą fachowców w domu. Jest to dosyć kosztowne urządzenie, bo kiedy kupujemy samochód elektryczny, który kosztuje powiedzmy 130 tysięcy złotych, to trzeba jeszcze wyłożyć od kilku tysięcy do kilkunastu na tego wallboxa. Ten wallbox domowy, w zależności od tego, czy mieszkamy w tak zwanym bloku, w mieszkaniu, w takim mieszkaniu, budynku wielokondygnacyjnym, czy mieszkamy w domu jednorodzinnym, wolnostojącym, są różne możliwości. W tym mieszkaniu wolnostojącym można oczywiście zamontować, mając prąd trójfazowy, silnego wallboxa i wtedy można ładować z napięciem trójfazowym mocą 22 kW takie samochody dosyć szybko. W ciągu nocy przez 3-4 godziny ten samochód to nawet z dużą baterią się naładuje. Natomiast ci, którzy mieszkają w blokach, w takich zbiorowych mieszkaniach, no przeważnie w garażach podziemnych czy przed budynkiem nie mają tych możliwości indywidualnego ładowania i miasta, samorządy powinny zgodnie z przepisami, nowymi ustawami zadbać o to. W wielu krajach są uchwalane takie przepisy, które zobowiązują samorządy, żeby mieszkańcom osiedli stworzyć takie punkty ładowania. No i oczywiście ci, którzy jeżdżą na długich trasach drogami ekspresowymi, autostradami, kiedy im się rozładowuje bateria w samochodzie, nawet ta o zasięgu 300 km, no muszą się zatrzymać i doładować samochód. No więc co się będzie działo? No już się dzieje. Na świecie powstają we wszystkich krajach sieci publicznego ładowania, płatne, bo były bezpłatne przy osiedlach, przy centrach handlowych, ale to powoli zanika. Natomiast pojawiły się nowe firmy, nowe spółki, które oferują w sposób profesjonalny instalowane przy autostradach punkty szybkiego ładowania. Są oczywiście różne te szybkości, to zależy od mocy tych ładowarek. Do niedawna jeszcze to były ładowarki, które miały moc 22 kW, więc trzeba było tam za 2 godziny nieraz czekać, aż się naładuje samochód. Teraz się pojawiły ładowarki dużej mocy. To są już moce sięgające 350 kW, a w Chinach, w Japonii współpraca prowadzi do tego, że powstanie za rok czy za dwa nowy system ładowania o mocą 1500 kW, więc wówczas ładowanie samochodu elektrycznego na takiej stacji przy autostradzie będzie trwało tak jak tankowanie samochodu na stacji benzynowej. Tankujemy samochód benzynę czy olej napędowy w ciągu 5-10 minut, jeżeli nie ma kolejki, łącznie z opłaceniem w kasie, to jest krótki czas. Natomiast tankowanie, ładowanie samochodu elektrycznego na stacjach Greenway u nas w Polsce, no to trwa jednak kilkadziesiąt minut, w zależności od tego, jak szybko nam to zależy, żebyśmy to zrobili. W Niemczech pojawiła się taka nowa sieć Ionity, która oferuje już 350 kW mocy i bardzo szybkie ładowanie. Natomiast te chińskie, japońskie ładowarki będą tej mocy, że dosłownie w ciągu 5-10 minut nawet 50 kW będzie można baterię naładować, więc nie będzie problemu. To będzie szybkie, bo rzeczywiście czas, który tracimy na ładowanie, jest no, czasem straconym. Gdybyśmy czekali na stacjach takich tradycyjnych, takiego starego systemu ładowania, no to byśmy w ciągu roku stracili około 8 dni na samo ładowanie tych baterii w samochodach. 8 dni całkiem wyłączonych z jazdy, podczas kiedy jeżdżąc samochodem benzynowym, no to tracimy w ciągu roku no nie więcej w sumie tych godzin jak jeden dzień. Więc ta przyszłość ładowania jest dosyć optymistyczna. I również nie tylko samochody osobowe, których w tej chwili na świecie jest około 6 milionów zarejestrowanych, najwięcej w Chinach. Połowa więcej samochodów na świecie zarejestrowanych jest w Chinach. W Stanach Zjednoczonych około 1 200 000, w Europie, w Unii Europejskiej około 1 400 000 i
około 400 tysięcy w krajach EFTA, zwłaszcza w Norwegii. Więc ta liczba jest może jeszcze nie taka imponująca, ale jest 0,5% floty światowej samochodów, których jest 1,5 miliarda w sumie. Zakłada się, że w roku 2050 około 60-80% samochodów osobowych będzie elektrycznych. Ale nie tylko samochody osobowe. Bo w chińskich miastach, który był smog, władze zmusiły przemysł i samorządy, żeby wszystkie autobusy, które tam jeździły w tych wielkich aglomeracjach, spalinowe, złomować i w to miejsce prowadzić autobusy elektryczne. I to zrobiono. My o tym może nawet nie wiemy, ale chińskie wielkie aglomeracje jeżdżą autobusami elektrycznymi. Tego w Europie jeszcze nie ma. W Stanach też jeszcze nie ma. Mamy w Europie busy jakieś trolejbusy z bateriami, które mogą przejechać 15 km, ale nie mamy autobusów. Chińczycy to mają. Mają potężne stacje na zajezdniach ładowania. No, były tam przygody z samozapłonem szybkim przyładowaniu, więc to mają bogate doświadczenie, jak Chińczycy i Norwegowie, z zapłonem samochodu, bo pożar samochodu elektrycznego jest rzeczą najstraszniejszą, jaka w ogóle ma miejsce, bo nie żadne jakieś tam inne zagrożenia cenowe, kosztowe, ale właśnie wypadki w czasie niezbyt umiejętnej eksploatacji tego samochodu powodujące samozapłon baterii są czymś bardzo groźnym, bo ugaszenie takiego samochodu jest dużo trudniejsze niż benzynowego. Pianką tego samochodu elektrycznego ugasić się nie da, więc Norwegowie, Chińczycy mają już doświadczenie, jak to się robi, specjalne wozy strażackie trzeba mieć pogotowiu, żeby takie awarie likwidować. No więc nie tylko samochody osobowe, ale autobusy i również w Europie, zwłaszcza w Niemczech, pojawia się flota samochodów dostawczych, to jest bardzo ważne w logistyce, nocna logistyka, dostawy ciche w nocy do sklepów, nie za pomocą samochodów burczących, spalinowych, ale elektrycznych, które kilkadziesiąt tysięcy już w Niemczech funkcjonuje. To są dosyć drogie jeszcze samochody, ale firmy logistyczne coraz chętniej je kupują, no, zwłaszcza, że pojawiły się dopłaty rządowe, to też jest bardzo ważny moment. Przepisy w państwach, które są zainteresowane rozwojem elektromobilności, w ciągu ostatnich lat pozwalały na pomoc publiczną. Pomoc publiczna w Unii Europejskiej jest de facto zakazana, ale kiedy są jakieś nadzwyczajne programy, kiedy trzeba coś ważnego zrobić, tak jak ta elektromobilność jest traktowana jako zjawisko bardzo ważne dla ekologii, dla poprawy środowiska, to w wielu krajach, z wyjątkiem może jeszcze Polski, Litwy i Grecji, we wszystkich krajach Unii Europejskiej wprowadzono takie zachęty zakupowe samochodów osobowych i samochodów dostawczych. Te zachęty były dosyć wysokie. Na przykład w Danii, tutaj samochody są bardzo drogie. Tam opłaty rejestracyjne są piekielnie wysokie. Prowadzono takie dopłaty, że nawet do jednego samochodu przez moment dopłacano 32 tysiące dolarów, przeliczane są dolary. Oczywiście to było krótko. We Francji również te dopłaty, tak zwany system bonus-malus funkcjonuje. Ci, którzy jeżdżą takim bardzo kopcącym samochodem spalinowym, płacą karę. I te kary są na specjalny fundusz przekazywane. Z tych kar potem się płaci nagrody dla tych, którzy kupują samochody elektryczne. To są premie, które wynosiły z początku nawet gdzieś tam 7 tysięcy euro. Teraz we Francji to obniżono, bo budżet nie może tego w nieskończoność finansować. Również w Niemczech z początku było to około 4 tysięcy euro za samochód elektryczny osobowy. Teraz podniesiono do 6 tysięcy. Z reguły trwa krótki czas, jakieś 3 do 6 lat. Ten program wsparcia, on nie może być stały, po to, żeby jakąś masę krytyczną stworzyć, kiedy już ludzie kupią no, kilkaset tysięcy samochodów, to wtedy rząd przestaje finansować. Rząd również dopłaca do budowy sieci ładowania samochodów na trasie. Takie programy wsparcia i poszczególne stany w Stanach Zjednoczonych stosują. Rząd chiński również miliony dolarów przeznaczył na wsparcie tych operatorów, którzy budują sieci ładowania. Także w Europie. Różne są systemy tego wspierania zakupu przez władze publiczne, przez rządy. Czasami to są gotowe pieniądze, które daje się jako nagrodę kupującemu samochód elektryczny. Czasami to są zniżki podatków. Systemy podatkowe są bardzo zróżnicowane na świecie. Każdy kraj ma tutaj suwerenność w tym zakresie. Nie można narzucić jakiegoś jednego modelu. Są kraje, gdzie na przykład opłaty rejestracyjne są bardzo niskie, a są kraje jak Dania, gdzie są bardzo wysokie.
Są kraje, gdzie od posiadania samochodu, od prawa ruchu po drogach płaci się wysokie podatki. Na samochody elektryczne z reguły rządy wprowadzają albo zerowe opłaty, albo bardzo obniżone. I też to trwa jakiś czas. W Norwegii, której odniesiono największy sukces w tym zakresie, bo Norwegia ma w tej chwili 12% samochodów elektrycznych. W całej flocie samochodów osobowych 12% norweskich to są samochody elektryczne. Były momenty, że połowa sprzedawanych nowych samochodów to były elektryczne. Norwegia nie udzielała subwencji takich do zakupu samochodu. Stosowała zerowy VAT przy zakupie samochodu, zerowe cło na samochody importowane, bo przeważnie były importowane, i były też zerowe opłaty, podatki drogowe, podatki rejestracyjne za przejazdy przez mosty, przez tunele, na promach. Teraz powoli Norwegia się z tego wycofuje. No to skutuje tym, że troszkę sprzedaż samochodów elektrycznych spada. Niemniej jednak już w Norwegii tych samochodów jest ponad 350 tysięcy, więcej niż w Niemczech, czy w mniejszym kraju, ale Niemcy są drugim krajem w Europie, który ma też około 300 tysięcy. Potem jest Francja, potem Holandia, Wielka Brytania. My w Polsce mamy około 8500 samochodów elektrycznych w tym momencie. Może o tym nie wiemy, ale to już jest pokaźna liczba. Jest takie obserwatorium paliw alternatywnych w internecie, które to pokazuje. Jest też europejskie obserwatorium, które Komisja Europejska stworzyła, gdzie są bardzo dokładne dane, które pokazują, ile jest samochodów elektrycznych, czysto elektrycznych, hybrydowych, ile jest stacji ładowania, szybkich stacji, wolnych stacji, tradycyjnych. Te dane można uzyskać. Również są takie portale internetowe, które pokazują, jakie są oferowane modele samochodów, jakie są ich parametry, zasięg, moc baterii, pojemność baterii, moc silników, ceny tych pojazdów, no i zużycie energii na 100 km. Bo tak jak samochód spalinowy, kiedy kupujemy, to porównujemy zużycie paliwa. Przeważnie ten samochód współczesny ma gdzieś tam około 7 w cyklu mieszanym, miejskim, pozamiejskim. To samochód elektryczny również ma pewien wskaźnik, który charakteryzuje go, jak on jest sprawny. Różne modele mają różną sprawność. Ona się waha od 10 do 20 kilku kWh na 100 km. Więc jeżeli to przeliczymy na paliwo, to przelicza się to w ten sposób, że mniej więcej 1 litr benzyny to jest 9 kWh. No więc w sumie okazuje się, że samochód elektryczny jest mniej więcej 4 do 5 razy bardziej oszczędny pod względem energii niż samochód spalinowy. Dlatego warto o tym myśleć, bo eksploatacja jego jest tania. Jeśli patrzymy na kilometr przejechany samochodem, to staramy się skalkulować, porównać, czym się opłaca jeździć, czy elektrycznym samochodem, czy spalinowym. Spalinowy samochód jest niestety jeszcze ciągle trochę droższy, elektryczny trochę droższy od spalinowego. Tutaj właśnie ciąży w tych kosztach jednego kilometra przejechanego przede wszystkim ta deprecjacja wartości kupionego samochodu, bo to trzeba liczyć. Nie można uznać, że to jest za darmo. Samochód, wszyscy leasingowcy, wszyscy analitycy zawsze liczą, że już w ciągu trzech pierwszych lat traci około 40 do 50% wartości, to trzeba liczyć tak jak amortyzacja przedsiębiorstwa, koszty tego jednego kilometra. I to ciąży najbardziej. Natomiast oszczędza się na energii, bo energia używana przez samochód elektryczny jest w mniejszej ilości. No oczywiście też ceny energii są w różny sposób opodatkowane, bo jak wiemy, paliwo, benzyna i olej napędowy jest opodatkowany w Europie, wszędzie na świecie w mniej więcej 50-60%. W cenie jednego litra jest 56% podatków, akcyzy i VAT-u. Natomiast energia elektryczna również jest opodatkowana, ale 10-krotnie mniej. O ile na przykład w cenie benzyny jest około 80 centów euro podatku, to w cenie energii elektrycznej jest tylko 8 centów. A więc w ten sposób można tutaj sterować tymi cenami energii na rynku i myślę, że ta przyszłość rysuje się dosyć optymistycznie. Myślę, że niedługo, za 2-3 lata, również w Polsce ta liczba samochodów zacznie dużo szybciej wzrastać. Zakłada się, że w Europie, w Unii Europejskiej, przy tej liczbie ludności, która jest spodziewana, niezbyt ona nam wzrośnie, na mniej więcej 1000 mieszkańców będzie w przyszłości około 750 samochodów. Z tego prawie 80% to będą samochody elektryczne i one będą opłacalne w eksploatacji. Jest jeszcze inny czynnik, który sprawia, że ta elektromobilność jest na świecie wszędzie rozwijana. To nie jest już tylko jakaś doktryna
ekologów czy tych, którzy się fascynują tą motoryzacją elektryczną. Jest to wymóg, który wynika po pierwsze i ze środowiska, które jest zanieczyszczone. Widzimy te zmiany klimatyczne, ten brak zimy w tym roku chociażby. To nie jest już jakieś zjawisko urojone, to jest prawda, to rzeczywistość. Topnieje lody na Grenlandii, na Antarktyce, na północy Syberii. Więc to jest rzeczywistość, konieczność, która sprawia, że musimy przestawić się na energetykę i na transport emitujący mniej dwutlenku węgla. No i poza tym w przyszłości ropa naftowa się też wyczerpie, bo zasoby światowe ropy naftowej opłacalne w wydobyciu to jest około 240 miliardów ton i roczne wydobycie wynoszące około 4 miliardów sprawia, że około 60 lat mam jeszcze przed sobą tego momentu, kiedy by się do zera wyczerpała opłacalna wydobycie ropa naftowa. Oczywiście się tam jeszcze odkryje jakieś nowe złoża, ale coraz mniej już jest tych tajemnic pod ziemią do odkrycia, więc to też zmusza nas do tego, żeby myśleć racjonalnie. Trzeba się przygotować na ten moment, że będziemy się musieli pogodzić z tym, że porzucimy samochody, do których tradycyjnie byliśmy przywiązani, samochody spalinowe. Przestawimy się na samochody elektryczne. Wiele krajów wprowadziło już nawet przepisy, nawet takie zobowiązania strategiczne, że w którymś roku będzie zakaz sprzedaży samochodów spalinowych. Przykładowo w Norwegii w roku 2025, w Słowenii w roku 2030. Większość państw zakłada, że po roku 2040 samochody spalinowe nie będą sprzedawane. Być może nawet ceny same sprawią, że będzie opłacało się kupować bardziej elektryczne niż spalinowe, ale też będą przepisy prawne, które po prostu będą tego zakazywały. I myślę, że warto, zwłaszcza młodym pokoleniom, myśleć o tym, bo sondaże, które są przeprowadzane wśród osób starszych, powyżej 60 roku życia, wskazują, że te osoby są niechętne wobec samochodów elektrycznych. Natomiast wśród młodych ludzi, zwłaszcza młodych biznesmenów, którzy są zamożniejsi, ta chęć kupowania pojazdów elektrycznych, nawet jeśli one są droższe od spalinowych, jest dużo większa. Jest nadzieja, że młode pokolenie będzie napędzało ten trend rozwoju, który nie jest już jakąś doktryną, ale jest czymś realnym i dzięki nauce, dzięki wsparciu państw ten problem elektromobilności wydaje się być rozwiązany, nabrał pewnej masy krytycznej i zacznie żyć swoim własnym życiem. Bez wsparcia politycznego również ten przemysł motoryzacyjny i sprzedający samochody dealerzy będą w stanie coraz większym skutkiem sprzedawać sprawne, atrakcyjne w użyciu i już tańsze niż obecnie samochody elektryczne. Dziękuję bardzo za uwagę.